spotkaniu wernisażu w Galerii Filar Sztuki. Dzisiaj mamy miłego mojemu sercu, ponieważ pani Karolina Kardas, Elblążanka, wyfrunęła z naszego miasta do Gdańska, jest studentką 5. roku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i mimo tego, że jest bardzo zajęta, bo organizuje różne wystawy, jest porywana za granicę, z tego co wiem, do różnych projektów, znalazła dla nas czas i przygotowała cykl obrazów. Ja myślę, że jeden z cykli, które pani robi, planuje, ma w głowie, w sercu, w swoich emocjach. Niesłychanie ciekawe prace, ciekawe obrazy. Wystawa nosi tytuł Cielesności. Pani Karolina na pewno powie parę słów na temat swoich, mam nadzieję, emocji związanych z tym cyklem. Ja tylko jeszcze dodam, że robi również wideo, obiekty, instalacje, więc jak gdyby podejmuje próby w bardzo wielu dziedzinach sztuki w sposób nowatorski i nowoczesny, tak bym to nazwała. Pani Karolina, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do wystawy i za możliwość pokazania tych prac, bo właściwie ten cykl prac widzę po raz pierwszy razem. Te prace były gdzieś pojedynczo wystawiane, ale pierwszy raz taka indywidualna wystawa. Także dziękuję pani bardzo i też Andrzejowi, który pomagał, i pani Kasi Smejsku-Limowskiej za tutaj też wsparcie, zresztą wieloletnie. Jeśli chodzi o same te prace, to są obrazy głównie wykonane w 2014 roku, którym właśnie głównym motywem jest ciało, cielesność. Jest to dla mnie motyw do poszukiwań takich ontologicznych, tego co jest, właśnie tego co postrzegamy na powierzchni, co jest poza obrazem. Także tutaj staram się odszukać jakichś takich granic, a właściwie pokazać, że one są bardzo zatarte. Oczywiście też w jakimś sensie te prace mogą kojarzyć się z jakimś przemijaniem, tak, i tak dalej. Ten motyw też jest bardzo ważny. I tak jak pani wspominała, tutaj jeszcze jest film, który można obejrzeć na tym telewizorku, to jest Tondo. Są to odbicia przez aktu, który był inspirowany łaźnią turecką Engra. To jest taki akademicki obraz z XIX wieku. Także